Siema, po długiej przerwie. Chciałem w tym filmie przedstawić i omówić kilka ważnych rzeczy związanych z kanałem i jego przyszłością. W czasie, gdy miałem naprawdę ciężki czas, mega napięty grafik, wy dobiliście na tym kanale pierwsze 1000 subów. Tak, zrobiliście to. Za co jestem wam naprawdę niezmiernie wdzięczny i powiem, że ja, gdy zakładałem swój kanał gdzieś koło listopada 2015 roku, to w myślach miałem takie marzenie, żeby mieć chociaż te 1000 subskrypcji i sobie myślałem, jak chociaż ze dwie osoby bezinteresownie zostawią mi łapkę pod filmem, to będzie mega. Dlatego jest to dla mnie wspaniałe i jeżeli tylko będę mógł, będę dążył do kolejnych 1000 subów razem z wami. No i obiecuję, że coś fajnego wymyślę z tej okazji 1000 subów. Już mam nawet w głowie fajne plany, które wam zaraz przedstawię. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że proszę nie wierzyć we wszystkie świrki grające w MCP w ostatnim czasie, ponieważ ja na Minecrafcie Pocket Edition nie byłem już grubo ponad miesiąc. Ostatnio bodajże byłem na chwilę na takim serwerze minigier 7hub, tak się nazywa. Jeżeli będzie jeszcze działał, to wam dam IP do tego serwera w opisie. Także proszę nie wierzyć nigdy na słowo, ponieważ ja w ostatnim czasie, jak widać, zresztą nie istniałem. Naprawdę w planie dużo fajnych pomysłów co do przyszłości kanału. Nawet ktoś proponował mi założenie własnego serwera, pomoc przy nim i tak dalej, ale to już innym razem. Mam fajny taki pomysł, ponieważ dużo osób pisze mi na fejsie, czy nie zrobię reklamy jakiegoś tam serwera. No i ja po prostu z wielką chęcią zrobiłbym tą reklamę, ponieważ ja nie lubię odmawiać tak ogólnie. No i mam pomysł, że będę wrzucał te reklamy, każdy, który mnie poprosi, różnych serwerów, takie jakby moje recenzje, reklamy i tak dalej, ale pod warunkiem, że za tą reklamę, jaką wrzucę, to właściciel danego serwera zasponsoruje jakiegoś VIP-a. No i tego VIP-a będzie można wygrać pod filmem, pod tą reklamą. Oczywiście jeżeli poinformuję, że ten konkurs oczywiście się odbędzie, no i każdy, kto po prostu skomentuje film, będzie brany do konkursu jako uczestnik, czyli każdy aktywny widz. Kolejną sprawą jest to, że planuję założyć grupę na Facebooku, coś typu Wariaty Świrka. Tam pisałbym różne posty na temat filmów, a wy moglibyście także reklamować swoje serwery, czyli podawać IP, zapraszać do grania i myślę, że każdy miałby takie prawo. Chodzi mi oczywiście o takie serwery bardziej poważniejsze, nie coś typu Lead czy PlayMC. No i myślę, że to była taka fajna rzecz, jeszcze poinformuję w kolejnym filmie, jeżeli dożyję oczywiście, czy założę taką grupę, czy też nie. Chciałem jeszcze przypomnieć, że w opisie pod każdym filmem podaję linki do Minecrafta Pocket Edition z różnych wersji. Raz nawet podałem takiego Minecrafta jakby odblokowanego, wszystkie skiny. Nawet nie wiem, skąd ja wziąłem tego linka, ale jest naprawdę fajny. Podaję te wszystkie Minecrafty przez taki specjalny link krótki, dzięki któremu zarabiam jakieś tam drobne, naprawdę to drobne pieniądze, ponieważ kilkaset wejść to jest tam niecały dolar, więc zbieram na ten sprzęt lepszy, ale wiadomo. I chciałem jeszcze podać jakieś tam inne linki, na przykład do edytora filmów, którego ja używam zawsze. Jest to KineMaster, oczywiście takiej lepszej wersji, odblokowany i tak dalej. Dlatego zapraszam oczywiście do opisu. Chciałem jeszcze poinformować wszystkich fanów EZP, że EZP jest naprawdę w dobrym kierunku, aby wrócić na te salony polskich serwerów w Minecrafcie Pocket Edition, ponieważ bardzo, bardzo dużo osób pyta się, kiedy EZP, kiedy nowa edycja i tak dalej, więc informuję, że już niebawem będzie to EZP, bądźcie cierpliwi, ci, którzy lubili grać na tym serwerze. Plastuś cały czas pracuje nad pluginami. Także już niebawem będzie ten serwer udostępniony dla każdego. Na koniec chciałbym was przeprosić jeszcze raz za moją słabą aktywność, ale jest jak jest i mam nadzieję, że się to wkrótce zmieni. Mam też nadzieję, że to rozumiecie. No i na koniec chciałbym pozdrowić Kowalskiego, bo mnie o to błagał.
przez naprawdę kilka filmów już, więc serdecznie Cię pozdrawiam, Kowalski. Dobra, no to tyle na chwilę obecną. Piszcie propozycje na filmy, nie bójcie się, rozmyślę nawet najgłupszą propozycję, także no, do zobaczenia, elo.